Dzień dobry, cześć. Znowu razem z Anią, witajcie kochani. Tu może ustawimy ładniej. Dobry, i Facebooczek jeszcze uruchamiamy, tak, już jesteśmy wszędzie. A, jeszcze nie jestem na Facebooku. Tak. A, ja mam nadzieję, że jest dobre połączenie, że nas widać, że nas słychać. Są już jakieś osoby, fajnie. Cześć, 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 super, że jesteście. Tu widzę, wszystkich witamy. O super, na Facebooku mnie też jesteśmy. Więc witajcie, jesteśmy razem na krańcu świata przy Cabo da Roca. Myślę, że kraniec świata ma się bardzo mocno do tego, o czym powiemy dzisiaj, czyli o naszych sposobach na dobry dzień. Tak jest, dobrze. Możemy pomału zacząć, jak zwykle, taką ćwiczeniem uważności i przejdziemy już do naszej rozmowy. Dajcie nam tylko znać na wypadek, gdyby nie było nas słychać albo widać gdzieś, dokładnie, ale ufamy, tak, że wszystko jest dobrze. Serdeczny dobry wieczór. Tematem będzie, wspomniałaś czy nie wspomniałaś? Może będzie nie dobry dzień, tak. Będzie nasze sposoby na dobry dzień. Podzielimy się z Wami tymi sposobami i najpierw porozmawiamy, poopowiadamy Wam, a później zaczniemy zerkać na pytania, z tym, że bardzo prosimy Was o to, aby pytania były na temat, bo po prostu będziemy ignorować ten na temat, żeby, no żeby się trzymać. Tak, żeby się trzymać. I teraz też chciałabym Was zaprosić do takiej na początek praktyki uważności, żebyśmy byli bardziej obecni i więcej z tego wyciągnęli, więc na początek zapytajcie siebie, czy jesteście tu, gdzie Wasze ciała. Poczujcie obecność. Następnie weźcie taki jeden długi, spokojny, głęboki wdech przez nos. Tak, przytrzymajcie powietrze i wypuśćcie przez usta też długo i spokojnie. To jest taki oddech, który zawsze przywołuje nas do tu i teraz, też uspokaja. Fajny, komfortowy taki, komfortujący po angielsku, comforting by się powiedziało. I bardzo, bardzo zdrowy nawyk brania oddechu zawsze, jak czujecie napięcie, nawet mikronapięcie. Bo to Wam też będzie tworzyć dobry dzień i dobre życie. Przecież dobre życie składa się z kolejnych dobrych dni, a te dni, kochani, nie zależą od tego, co się wydarzy tam tak naprawdę, nie zależą od polityki, nie zależą od różnych dziwnych społecznych nastrojów, tylko my mamy swój mikroświat, każdy z nas go ma i każdy z nas może w tym mikroświecie zarządzać tak sobą i zdarzeniami, żeby były jak najlepsze. Nawet jeżeli czasami jest niełatwo i są jakieś wyzwania, to zawsze możemy mieć te nawyki. Nawyki tworzą życie. I właśnie nawyk zdrowego oddychania, czyli bierzesz powietrze, zatrzymujesz, wypuszczasz, aktywuje twój nerw błędny i w ogóle uczysz się przypominać sobie, że twoje uspokojenie się, twój spokój, pokój wewnętrzny zależy zawsze od ciebie. Tak, tu ktoś napisał, że wdech i wydech tylko i wyłącznie nosem. Niekoniecznie, jeżeli tak oddychamy normalnie, to nosem, ale jeżeli właśnie chcemy się pozbyć jakichś złogów emocjonalnych, to taki wydech mocny przez usta jest jak najbardziej wskazany. Dobrze, przejdziemy, myślę, już do tego tematu, więc Iza. Fajnie, tu dużo osób pisze, że to dobry temat, że idą po herbatkę, no to my zapraszamy. My mamy pyszną rojbos herbatkę, tak, waniliowy, Ania przyniosła, rewelacja. Także polecamy sobie zaparzyć coś. Iza, więc na początek, czy twój dobry dzień również zaczyna się w nocy? Zdecydowanie tak. Ja sobie nie wyobrażam dobrego dnia bez wyspania się. To zresztą jest potwierdzone bardzo dokładnie badaniami też, że no, połowa naszego szczęścia i główny czynnik szczęścia to dobry sen. I rzeczywiście no, ja nawet z moją nadwrażliwością taką sensoryczną mam tak, że jak jestem w hotelu, to wszystkie diody, elektrody, rozumiesz, muszę poza zakładać ciuchami czy ręcznikami, pozaklejać, bo mi przeszkadza światło, co jest oczywiście logicznie związane z aktywnością szyszynki, melatoniny, która jest niezbędna do tego, żebyśmy głęboko spali, ale też, żeby nasze komórki się regenerowały. Ta funkcja melatoniny do niedawna nie była znana, ale już wiadomo, że ona jest niezbędna do procesów odnowy komórkowej. I dlatego też Wam polecam zadbać zarówno o dźwięk, jak o światło, czyli żeby mieć cicho i ciemno. To naprawdę bardzo służy naszemu mózgowi, choć niekoniecznie musi być tak inicjalnie. Ja na przykład lubię zasypiać, jak ktoś mi czyta. Albo jak do mnie coś mówi, nie? Jeszcze miłym, męskim głosem na przykład, to już w ogóle rewelacja, dlatego czasami słucham sobie do poduszki Alana Wattsa, którego uwielbiam, mojego ulubionego filozofa, ale odkładam wtedy telefon
nie, żeby nie był przy głowie, bo to też nie jest wtedy dobre. A powiedz Iza, z takiego punktu jako psychoterapeuta, co taka nieprzespana noc czyni z naszym nastrojem, z naszą z funkcją naszego mózgu? No, jesteśmy zdecydowanie bardziej drażliwi, pobudzeni, również kochani, bardziej głodni, bo się wydzielają te hormony odpowiedzialne za uczucie głodu, które jest w tym momencie no, złudne, w pewnym sensie subiektywnie odczuwane jako autentyczne, ale jednocześnie ten głód wynika z niewyspania. I dlatego i też szybciej marzniemy, to pewnie myślę, że wiele osób poznało na własnej skórze, jak to się mówi, że jeżeli się nie wyśpimy, to i jesteśmy bardziej głodni, i szybciej marzniemy, i jesteśmy mniej skłonni do ruchu, do wysiłku i tacy po prostu drażliwi, bo system nerwowy jest rozstrojony. Pobudzony cały czas. Też jest, ja mówiłam chyba przy okazji ostatniego live'a o insulinooporności, że jest zbadane i stwierdzone i potwierdzone, że my po nieprzespanej na przykład nocy, po nocy, gdzie snu nie było wystarczająco dużo, bo to nie musi być cała nieprzespana noc, ale snu nie było wystarczająco dużo, my jesteśmy autentycznie, mamy insulinooporność następnego dnia i to oczywiście rodzi bardzo dużo różnych negatywnych skutków dla naszego ciała i też zauważcie, że my wtedy dużo więcej chcemy jeść takiego śmieciowego jedzenia, tak, szybkiego źródła, szybkiego paliwa, tak, bo po prostu potrzebujemy energii i to dodatkowo zakłóca nasz organizm i to dodatkowo będzie powodowało różne takie rzeczy i zdecydowanie Iza, tak jak powiedziałaś o tej drażliwości, ja zawsze to odczuwam, jeżeli nie śpię dobrze. I podobnie też, no taki nastrój już mniej szczęśliwy, tak? Takie mniej szczęśliwe życie się wydaje. No, stany lękowe też, bo jak badano deprywację snu i ludziom, no ochotnikom, którzy się na to świadomie zdecydowali, po prostu odmawiano snu, zabraniano im spać, budzono ich ciągle, to ci ludzie się stawali, oprócz tego, o czym już tu powiedziałam, także bardziej agresywni albo bardziej depresyjni, lękliwi. Więc napady lęków też mogą się stąd brać i myślę, że duża część tak zwanej depresji poporodowej, bo tu ktoś pyta, jak nadrobić przy niemowlaku, że jest związana właśnie z przemęczeniem, po prostu z niedospaniem. I teraz co z tym zrobić, kochani? No ja mam 4 dzieci, więc pozwolę sobie oprzeć się na swoim doświadczeniu. Mnie mój wspaniały lekarz, położnik, ginekolog, u którego w prywatnej klinice rodziliśmy nasze dzieci, on mnie polecił, żeby raz w tygodniu zmobilizować siły mężowsko-matczyne czy teściowe, nieważne kogo, i po prostu wyłączyć się za pomocą tabletki. W tym przypadku jest to tak zwane mniejsze zło. Czy to będzie melatonina? Ja akurat brałam Silnox, polecam, szwajcarska, bardzo dobra medycyna, która mnie wycinała na tyle, że ja nie wiedziałam. Ona po prostu usypiała te instynkty macierzyńskie, tą nadmierną czujność, i nie wiedziałam, czy to dziecko płacze, czy nie, dzięki czemu wstawałam wyspana za wszystkie czasy, a ich zobowiązaniem i umową było, że nie przeszkadzają mi w tym spaniu, byłam w innym pokoju raz w tygodniu, resztę jakoś dasz radę, ale jak ci się to przeciągnie do miesięcy, a czasami do lat, bo niektóre dzieci nie śpią parę lat po nocach, to może być naprawdę bardzo źle i to dziecko nie ma wtedy jakości rodzica. Nie ma wtedy poczucia, że ten rodzic się nim cieszy i to odbiera i też jest nieszczęśliwe, więc naprawdę lepiej, żeby to dziecko miało zastępczego opiekuna na jakiś czas. Kiedyś były nianie, opiekunki, wiadomo, no teraz też są nianie, ale no my akurat to robiliśmy we własnym zakresie w ten sposób, że właśnie w weekend, kiedy mąż mógł, to się zajmował cały nawet weekend dzieckiem, a ja byłam gdzie indziej i wysypiałam się. A tu jeszcze wspomniałaś o melatoninie, to ja też powiem, że melatonina hamuje rozwoje guzów, jeżeli tak mamy jakieś zmiany w naszym organizmie, więc przy wszelkich guzach, nowotworach i tak dalej, czasami się poleca nawet suplementować melatoninę, taką o takim wolniejszym uwalnianiu najlepiej, także to już trzeba z lekarzem porozmawiać, ale to ma i dlatego sen ma, słuchajcie, tak duże znaczenie regeneracyjne. My jak kładziemy się spać i ja to autentycznie czuję, wyczuwam i dlatego o tym mówimy, że to jest swój najlepszy dzień zaczynać od dobrego snu, bo dobry sen, też za moment o tym powiemy, zaczyna się tak naprawdę w dzień, bo ten nasz dzień zdeterminuje, jak dobrze będziemy spać,
ale po prostu my naciskamy taki przycisk resetu. My resetujemy sobie wszystko i wtedy jesteśmy gotowi na wezwania nowego dnia. Mhm. I następne pytanie. Ale czekaj jeszcze sekundkę, bo tu ktoś zadał pytanie, na które bardzo krótko odpowiem. Czy melatonina na dłuższą metę szkodzi, czy uzależnia? Kochani, wiadomo, wszystko, co my zapodajemy, że tak powiem sobie, z zewnątrz, tak, czyli egzogennie, nie endogennie, to organizm uczy się, że dostaje to, więc mniej tego produkuje albo wcale nie produkuje, ale mniejsze zło jednak jest w tym, żeby przez jakiś czas, kiedy na przykład mamy duży stres czy jakąś depresję, lepiej brać, i znam osobę, i jest to nie kto inny, ale założyciel BioCybernaut Institute, czyli człowiek, od którego nauczyłam się neurofeedbacku, który też prowadzi treningi neurofeedbacku, i z tego co mi wiadomo, tylko my i oni jesteśmy jedynymi ośrodkami w Europie, które to robią. I proszę tu nie mówić, że wszędzie jest biofeedback, bo to nie jest absolutnie to samo, bo ktoś tak ostatnio skomentował. Jim Hart bierze co noc właściwie melatoninę od wielu lat, chyba już dziesiątki lat, dlatego że podróżuje między kontynentami i bardzo dużo pracuje. I w swojej całej wiedzy, która jest ogromna, tak, biochemicznej, on uznał, że jest to jednak mniejsze zło i że poleca brać. Tak samo jeśli jest się na treningu, to lepiej brać melatoninę niż nie spać. Także jakby jest to na pewno mniejsze zło. Zdecydowanie. Jak wstajesz, to co, wstajesz, idziesz do kuchni i jesz, czy masz inną rutynę też, żeby tak dobrze zacząć dzień, żeby dobrze w ten dzień wejść? No ja nie ukrywam, Aniu, że uwielbiam tak zwaną miłą kawusię i jak się budzę, to zazwyczaj staram się dociągnąć do sesji jogi, czyli pić na przykład wodę wodorowaną, mam taki termosik do wodorowania wody, albo cieplną i wtedy ćwiczę, zazwyczaj, to mi się udaje. Jogę. Jogę, ale taką, ja lubię dynamiczną jogę. Tak, tak, z pompkami, z ciężarkami, bo ciało z czasem. Zaczęłam od zwykłej jogi, tam kiedyś, ja bardzo dużo lat już z jogą się przyjaźnię, ale w pewnym momencie ciało zaczęło wołać o więcej, czyli daj mi więcej wysiłku. I nie wystarczy sama taka, no powiedzmy, ta joga, taka yin, ale też trochę yang dodaje, trochę tego, tych ostrzejszych jakby przypraw ruchu, i to się świetnie łączy i czuję, że ta joga jest wtedy taka zarówno dla mięśni, jak i dla ścięgien, jak i dla po prostu no, systemu energetycznego, dla całego po prostu ciało, umysłu. A natomiast śniadanie staram się zjadać tak między 11 a 12 zazwyczaj, bo zauważyłam, chociaż wiem, że to jest indywidualne, u mnie śniadanie działa super. Po prostu jak zjem śniadanie keto, bo w ogóle jestem na diecie niskowęglowodanowej, nie mówię, że jakoś tak zupełnie zero, ale no to obydwie jesteśmy na takiej diecie. I zauważyłam, że jeśli zjem wysokobiałkowe, jakieś takie fajne, tłuste też przede wszystkim, ja jestem przetwórnią orzechów w ogóle, to owoce niekoniecznie, chociaż no wiadomo, zdrowe i w ogóle, ale no tak mniej jestem owocowa dziewczyna, bardziej jestem orzechowa, ja po prostu zjadam na potęgę, na kilogramy orzechy, orzechy mają wszystko. No a ty powiedz, jak u ciebie z tym jedzeniem? No więc ja bardzo podobnie, ja też wierzę właśnie w to, żeby ja nie wstaję i nie chcę mi się nawet od razu jeść, ja staram się słuchać siebie, nawet jestem w takiej sytuacji, że wstaję dużo wcześniej, bo gdzieś jadę, tak? Na przykład jestem w Polsce, pracuję w Warszawie, muszę wstać, jechać gdzieś pociągiem, to ja zabieram ze sobą jedzenie. Ja nie jem wtedy, kiedy mój organizm jeszcze o to nie prosi. Mm-hmm. To taka główna zasada. I staram się przestrzegać tego właśnie intermittent fasting, czyli zachowywać 14 godzin w moim przypadku. Staram się mieć to. No to ja 16. No, bo 14 do 16 to jest najbardziej optymalne. Niektórzy nawet potrafią zrobić 18, do czego się trzeba wytrenować. Ja zauważyłam, że 14 jest moim takim sweet point, tak? I wtedy, tak podobnie jak ty, jem śniadanie takie tłuszczowo-białkowe, staram się, żeby nie miało w ogóle węglowodanów. I pamiętajcie, to w Ajurwedzie się tak mówi, ale to wiecie, można powiedzieć Ajurweda, medycyna chińska, cokolwiek, a tak naprawdę medycyna ludowa mówi to samo. To są takie stare prawdy. Nasz ogień trawienny działa
jest zgodne ze słońcem. Jak słońce się budzi, to ten ogień trawienny się dopiero budzi. I my tak po troszeczku możemy zacząć sobie coś tam dostarczać. A taki najsilniejszy ogień trawienny jest w lunch. I to jest pora, słuchajcie, na zjedzenie czegoś cięższego, na dużą porcję i tak dalej. Później w miarę jak słońce już się zbliża ku zachodowi, to on się wyłącza i my nie jemy. Jedzenie wieczorami, no to tak jak my mieszkamy tu w Portugalii, słuchajcie, wszystkie kraje południowe, to jest jedzenie o godzinie 19, 20. No to powiem krótką historyjkę. Wczoraj mieliśmy pożegnanie neurofeedbacku. No i zaprosiłam uczestników i personel na kolację. Tu nie ma kolacji wcześniej niż o 18, to jest najwcześniej, kiedy można zarezerwować stolik. I zarezerwowałam go, pięknie po portugalsku, słuchaj, byłam z siebie dumna, dogadałam się z panią, żeby jak najwcześniej. Na 18 przybywamy, piękny hotel, widokowy, oczywiście jest zupełnie pusto, jesteśmy sami, ale co więcej, pani nam zarezerwowała na 18, ale pan już, szef kuchni, wyszedł i mówi, no nie, my nie jesteśmy gotowi, ja tu mam zapisane na 11, 11 w nocy, dla mojego mózgu i ciała to jest niepojęte, żeby wtedy jeść. No więc mówimy, no to sorry, dziękujemy, nie będziemy tu zostawać, poszliśmy do innej restauracji w Sintrze, którą znam, tam w centrum na rogu, nie wiem czy kojarzysz, taka jest Café Paris i tam jest świetna restauracja, naprawdę mają bardzo dobre jedzenie, no ale wchodzimy tam, oni nam dają przekąski i wina. A ja mówię, to wy już nie jesteście restauracją, a jesteśmy, ale nie myśleliśmy, że tak wcześniej chcecie jeść. No coś poważnego, tak? Więc w ogóle musiałam się upomnieć o inne menu, a gdybym nie wiedziała, no to byśmy też odeszli z kwitkiem. Słuchajcie, niesamowite, dla mnie niepojęte, no i oczywiście było pysznie, jedliśmy tam do 10 chyba wieczór, ale ja dzisiaj nie jem. Jak coś takiego popełnię, czyli cheat day, co nie więcej niż raz w tygodniu. Ja dzisiaj nie wiem, kochani, jestem autentycznie szczerze na herbatkach i do takich ziołowych, bo moje ciało samo potrzebuje się oczyścić i to też jest po prostu, sposób na to, żeby ja się czuć dobrze. Najlepszy feedback to jest feedback uzyskany z naszego ciała. Dokładnie. Także to nie chodzi o to, żebyście naśladowali, bo my coś mówimy, my dzielimy to tym, co działa dla nas i u nas, tak? Każdy będzie miał swoje własne uwarunkowania, także, ale zachęcamy do tego, żeby naprawdę rano posłuchajcie tego, kiedy wasze ciało, pijcie ciepłą wodę, to jest bardzo ważne, a tak to już słuchajcie, kiedy wasz organizm poprosi o jedzenie. No chyba, że macie rozstrojony, jak macie już zhakowany organizm fast foodem, jakiś zatoksyczniony, zaklejony, no to on was nie będzie wtedy dobrze prowadził. Tak. Bo wtedy mówią, a ja potrzebuję jeść 5 razy dziennie, ja potrzebuję jeść w nocy. To jest wtedy oszustwo, to znaczy już nie ty dyktujesz swoje potrzeby żywieniowe, tylko niestety twoje pasożyty i bakterie. Tak, a i to co Iza mówi, słuchajcie, jest autentyczne. My czasami to nie my. Naprawdę bakterie jelitowe potrafią zhakować nasz system i to, że my później sięgamy po jakiegoś muffinka o 12, bo już nie mamy siły, to wcale nie jesteśmy my, to nie jest nasza słaba, silna wola tak zwana, tylko to jest to, że bakterie jelitowe to z nami robią, więc trzeba uregulować się na wielu bardzo poziomach po to, żeby być w stanie później właśnie jakieś takie sobie ustalać bardziej, no nie wiem czy rygorystyczne, ja tego bym nie nazwała rygorystyczne, może bardziej takie prozdrowotne rzeczy. Iza, powiedz jeszcze, bo wspomniałaś już o jodze, ale jaka właśnie forma, ogólnie biorąc wszystko pod uwagę, cały ruch w ciągu dnia, jaka forma czujesz jest taka, która dodaje ci energii, która podnosi twoje wibracje i która naprawdę potrafi uczynić to, że ten twój dzień jest dobrym dniem? No dla mnie to jest przede wszystkim joga, tak jak mówiłam, poparta większym wysiłkiem niż powiedzmy sama taka klasyczna joga i to sama sobie tam organizuję te wysiłkowe sprawy, ale ja również, Aniu, nie wiem czy wiesz, ale zazwyczaj zamiast iść to biegam, jak mogę na przykład, jak dzisiaj, biec do bramy, żeby ci otworzyć, bo stoisz pod bramą autem, to ja wolę pobiec przez ten ogród, no i pobiegłam sobie nawet 2 razy, no bo nie miałam, jak się okazało, pilota w aucie, więc biegam zamiast chodzić i tak samo po schodach, jak mam schody takie, no powiedzmy nie na 10. piętro, ale tutaj mam na 2. czy 3., to sobie biegam po tych schodach, bo dlaczego nie? To zawsze jest ten plus do ruchu. Moja babcia zawsze mówiła, że ruch to życie, życie to ruch, jak już ktoś się nie rusza, to chyba nie żyje. I tak, i przyspieszenie serca powoduje w efekcie jego spowolnienie pulsu, a im wolniejszy puls,
tym jesteśmy zdrowsi. Generalnie zwierzęta, te zwierzęta, które żyją najdłużej, mają najwolniej bijące serce. Ale na pewno ja się zgadzam, że wiecie, tak naprawdę ja jak rozmawiam z klientami o ruchu, to zachęcam właśnie do ruchu. Ćwiczenia również są ważne. Chodzi o to, że my często wchodzimy w takie, albo ćwiczymy, chodzimy na siłownię, robimy sobie jakieś tam sesje pani Chodakowskiej czy cokolwiek, albo mamy okres, że nic nie robimy, nic. Więc ja mówię po prostu w pracy pij dużo wody, będziesz chodziła do toalety i sikała, czy chodził, tak? Plus szklanka wody 25 kalorii. Spala. No więc. Szklanka wody. Słuchajcie, no wszystko, ruszajmy się. To jest najważniejsze. To jest takie, to jest to, co ja też odczuwam, jest najlepsze. Po prostu sam, no ruch to życie, tak jak powiedziałaś. No nie ma co tutaj więcej się, jak gdyby tak. więcej dodawać. To jest Aniu pytanie, w jakich godzinach jest najlepszy sen, najbardziej regenerujący? Od 23 do 1 w nocy. Zdecydowanie. W ogóle każda godzina przed godziną 12 w nocy liczy się praktycznie podwójnie, jeżeli chodzi o siłę regeneracyjną dla naszego organizmu. Niestety. A od 23, między 23 a 1 w nocy mamy czas woreczka żółciowego, pęcherzyka żółciowego, tak naprawdę. Później od 1 w nocy do 3 jest czas wątroby. I później mamy płuca, później mamy jelito grubo. To jest też najlepszy czas na medytację, ale to jest też czas, kiedy po prostu nasze jelito grube się budzi i wtedy trzeba pójść do toalety, się wypróżnić. Także to jest ten najbardziej optymalny czas. Też ktoś napisał o cukrze i my o tym nie powiedziałyśmy, także bardzo dziękuję Ci, osobo, która napisałaś tu o cukrze. Oczywiście, kochani, my w ogóle kopiemy nasze organizmy takimi dopalaczami ciągle. Właśnie cukier jest takim podstawowym, sztucznym dopalaczem. I to ciało jest jakby przemęczone przez samo to, że na wysokich obrotach musi ciągle pracować i coś robić z tym wszystkim, co my w nie wrzucamy. A generalnie właśnie ten efekt szczęścia i zdrowotności powoduje działanie odwrotne, czyli mobilizowanie organizmu, żeby on sam sobie z czymś poradził. I to robi głodówka, to robi odstawienie cukru, bo to nie znaczy, że my nie potrzebujemy glukozy, nasz mózg potrzebuje glukozy, ale wyobraźcie sobie, że my tej glukozy mamy tyle, wszędzie, że zjesz owoc, zjesz jakąś minimalną ilość jakiegoś węglowodanu, bo ktoś cię poczęstował pysznym ciasteczkiem, albo skusisz się na kromkę chleba i już masz po prostu level up wystarczający do tego, żeby tą glukozę, która jest niezbędna, zaspokoić, więc my w społeczeństwach cywilizowanych nie musimy się martwić o to, że dostarczymy czegoś za mało, a raczej za dużo. I to ciało jest przemęczone, bo ono ciągle musi coś ogarniać i pracować, to tak jakby fabryka pracowała bez przerwy. Tylko z tą glukozą też jest tak, że tak naprawdę bez tej glukozy my jesteśmy w stanie przeżyć, bo nasz mózg, jeżeli my wytrenujemy organizm, żeby on potrafił korzystać, energię czerpać z ciał ketonowych, poza tym jeżeli będziemy na przykład na głodówkach wchodzili w autofagię i mamy to oczyszczanie komórki, komórka zjada to, co te, wiecie, te śmieci, że tak nazwę, tak siebie oczyszcza i tak dalej, więc ten mózg też nam będzie fajnie funkcjonował, tylko co jest, słuchajcie, bardzo ważne, to, żeby wyrobić sobie coś takiego, co po angielsku nazywa się metabolic flexibility, czyli taka elastyczność metaboliczna, żebyśmy my potrafili i energię czerpać z glukozy, bo jeżeli my tylko dostarczamy glukozy jako źródła energii, to nasze mitochondria nawet robią się bardzo leniwe, bo ja nie muszę robić pracy. A jak my zabierzemy tą glukozę i organizm musi się przestroić na ciała ketonowe, jest ten proces autofagii, to też mitochondria, słuchajcie, są wyrzucane te takie niedobrze funkcjonujące mitochondria, odnawiamy mitochondria, ja tu zawsze dodam, bo to jest ważne, że dla kobiet, które planują zajść w ciążę, mitochondria są przekazywane przez kobiety tylko, więc dziecko otrzyma jakość mitochondrów od matki, więc to jest bardzo ważne i wtedy raz podacie sobie glukozę, raz podacie ciała ketonowe, i organizm jest, potrafi przeżyć na wojnie, że tak powiem, no, tak? O to chodzi. Jest bardzo ważne. Dlatego często nasi dziadkowie, mimo że przeżyli wojnę, albo czasem dzięki temu żyli długo, bo przeżyli dużo czasu w głodówki i mobilizacji. Ciało się mobilizuje, umysł się mobilizuje, to znaczy chcę przez to powiedzieć, że my jesteśmy dużo bardziej odporni na stres, na wysiłek, niż nam się wydaje.
po prostu nie hartujemy naszego ciała i to również odnosi się do sfery psychicznej, dlatego że jeżeli my jesteśmy jak ta śnieżynka, która stopnieje pod wpływem tego, że ktoś lekko podniósł głos, albo był niemiły, albo nie odezwał się tak, jak my chcemy, to to jest to samo. Trzeba się trochę hartować i wiedzieć, że nie stopniejesz. Nic ci się nie stanie z tego, że ta osoba właśnie się obraziła. Obraża się, bo nie umie inaczej, bo ma słaby rodzaj komunikacji interpersonalnej, bo jej lepiej nie nauczono, a ty możesz w tym czasie zamiast martwić się, że ktoś się obraził, zajmować się tym, co lubisz. Po prostu masz czas wolny. Obraził się ktoś? Super, nie ma sprawy. Możesz robić swoje. To nie jest w ogóle twoja sprawa, ani tym bardziej twoja wina, a my jesteśmy naprawdę jak śnieżynka, czyli jak dzieci. Dorosły człowiek jest bardziej zahartowany, ma silniejsze obwody. To jest wszystko, widzicie, skorelowane ze sobą, bo dorosły człowiek ma na tyle silne obwody, że go nie rusza to, że ktoś go nie będzie lubił, albo że ktoś się na niego podniewa. Poruszyłaś tak ważną kwestię, że aż w dwóch filarach ją ja tu poruszę i ciebie zapytam o więcej, bo po pierwsze chciałam w związku z tym, co powiedziałaś, jest to tak bardzo ważne, że chciałam tylko powiedzieć, nie powtórzę wam teraz dokładnie, co powiedział ten twórca homeopatii Hahnemann, ale on powiedział coś na zasadzie, że nieważny jest patogen, ważne jest środowisko, do jakiego patogen wchodzi. Jeżeli wasze środowisko, wasz organizm jest silny, to nie znaczy, że ten patogen was czymś nie zarazi, ale on was... Chodzi o to, żebyśmy my generowali środowisko, które nie będzie sprzyjało patogenom. Mhm. Na przykład zadbali o to, żebyśmy mieli silny kwas solny w żołądku, tak? Żeby to, bo przez to jest ochrona bardzo duża dla organizmu i tak dalej. Ale dokładnie, pies może zjeść kupę. No. Dokładnie. Nie owijajmy w bawełnę. Pies może zjeść kupę i nic mu nie jest. Dlaczego? Bo ma pH 4 w żołądku, on ma po prostu a bardzo niskie pH. A my przez dzisiejszą dietę, przez stres mamy po prostu wykończony kwas solny. I przez to i po prostu... Byle co nam wchodzi, tak, no dokładnie. Iza, no ale ta kwestia, którą zaczęłaś też, bo bardzo ważna, bo zobacz, chcemy mieć dobry dzień, my tutaj sobie jogę, super, wiesz, śniadanko, zadbamy o wszystko, pójdziemy na spacer, no ale relacje, tak? No bo z jednej strony okej, bardzo ważne jest to, żeby będziemy starali się jak gdyby wybierać przebywanie z ludźmi, którzy podwyższają te nasze relacje, ale co jeżeli dzisiaj zwłaszcza, na pewno wiele osób tutaj zrozumie o co chodzi, spotykamy się jednak z osobami, które żyją w strachu, w takim ograniczeniu i to ściąga, tak? To ściąga w dół i co, jaka jest tutaj twoja rada? No tu trzeba być bardzo uważnym i kochani, jak my dbamy o swoje zdrowie i o swój dobry dzień, o swoje dobre samopoczucie, mamy te rytuały, bo podkreślam, będę to powtarzać choćby milion razy, rytuał tworzy życie i rytuał tworzy zmianę, czyli trzeba być wewnętrznie upierdliwie konsekwentnym i upartym wręcz na pomysły ego, że dzisiaj nie ćwiczysz, tym bardziej ćwicz. Musisz być trochę kontrsugestywny do swojego umysłu, który ci powie nie, bo deszcz pada, albo nie, bo nie masz czasu. Nie, po prostu to jest twoja przepustka do dnia. Na przykład to, że ćwiczysz, albo to, że nie jesz intermittent fasting, jest twoją przepustką do jedzenia rano. A teraz nie musisz, rano zjesz. I to jest taka właśnie wewnętrzna, żelazna konsekwencja. I to jest nic innego jak upór. Ja nie wierzę, jak ktoś mówi, a ja nie umiem, bo ktoś to ma, a ja tego nie mam. Nie, kochani, ja na przykład się też nie urodziłam z tym, tylko ja odkryłam, że tak to działa, że jest mechanizm autobojkotu, że jest autosabotaż, że jest racjonalizacja milionów powodów, żeby nie robić czegoś, co jest w gruncie rzeczy bardzo dobre, a jak przerwiesz rytuał, rozpieprzysz sobie rytuał, to już koniec, to już po prostu właśnie robisz to, o czym Ania mówiła, że albo ćwiczysz schodakowską skalpel przez godzinę codziennie, albo w ogóle robisz nic i obżerasz się siedząc na kanapie oglądając film. Dlatego jak my mamy, wracając do twojego pytania, do czynienia z kimś, kto nam stawia wyzwanie interpersonalne, kto do nas mówi w taki sposób, który no, nie jest przyjemny dla naszego systemu nerwowego, to po pierwsze idziemy do dziecka, bo zawsze każda silna, negatywna relacja, reakcja emocjonalna, to jest dziecko, to jest jakaś tam trauma, traumeczka, mniejsza lub większa, którą my potrzebujemy w tym momencie wiedzieć, że tam jest i to dziecko przytulić, powiedzieć kochanie, kochana Izuniu, kochana Aniu, kochany Maćku, jestem tu, widzę cię, kocham cię, jesteś dla mnie najważniejszy i nie pozwolę, żeby tu się coś złego tobie wydarzyło.
Naprawdę, kochani, to może się wydawać banalne czy śmieszne, ale taki dialog wewnętrzny czyni cuda. Od razu się coś zmienia. Albo idź do lustra i powiedz do tej osoby: kocham cię, jesteś dla mnie ważna. I wtedy widzisz, że bez względu na to, co zapodaje ktoś inny, jak on się do ciebie odezwał, czy był miły, czy niemiły, to tak naprawdę a czy można nie robi na tobie wrażenia. Można zastosować, bo wcześniej ktoś się zapytał akurat a propos snu, dobrego snu, jak ważne to jest, kłótnia z partnerem wieczorem, jak się wyciszyć, żeby zasnąć. Właśnie też, tak jak powiedziałaś, idziemy do tego wewnętrznego dziecka, no tak. Uspokajamy się. Oddechy przede wszystkim liczymy. 1, 2, 3, 4, 5 to jest wdech. Potem 5 zatrzymanie, 5 wydech. Chwila bezdechu i znowu. Czyli box, i tak liczymy, tak. I liczymy sobie te oddechy, aż poczujemy, że się naprawdę coś wyciszyło, to jest mechaniczne, to po prostu aktywuje nerw błędny, mózg wchodzi w stan większego wyciszenia. Potem mówimy jak Scarlett O'Hara, pomyślę o tym jutro, będę się martwić jutro, jutro wynajdę strategię, jutro rozważę, czy on miał rację, czy nie miał, a jutro jest nowy dzień i zapewniam Was, że jeżeli partner powiedział coś pod wpływem emocji, to on jutro też będzie to inaczej widział, a już na pewno Ty to będziesz widzieć inaczej. To nie są takie ważne kwestie, nie ma żadnego nalotu bombowego, żeby trzeba było uciekać do bunkra, ale nasz gardzi system, nasz pień limbiczny, on tak na to reaguje tylko i wyłącznie, kochani, dlatego, że my wszyscy mamy znowu mniejsze lub większe PTSD, czyli mamy różne traumy z wcześniejszych lat życia, czasami z dzieciństwa, czasami z późniejszych. Czasami z innych pokoleń. Sytuacji, tak, to są też rodowe rzeczy i tam akurat padło i to się uruchomiło, jakby cały łańcuch reakcji, ale to nie musi tak być, bo on, nawet ona się uruchomi, to my możemy ją jakby wycofać, jakby zachować na potem i najważniejsze jest nie walczyć z tym, nie robić sobie wyrzutów, czy mieć sobie za złe, że o kurde, nie udało mi się uspokoić w ciągu 2 minut, to daj sobie 10 minut, to daj sobie pół godziny, ale działaj w tym kierunku, zamiast pozwolić umysłowi się nakręcać, napędzać, bo co chce zrobić umysł? On chce natychmiast zaszufladkować, on chce to skategoryzować, on chce powiedzieć, on jest głupi, albo ty jesteś głupia, on nie ma racji, ty nie masz racji, ty wiesz najlepiej, on wie, w ogóle rozstań się już, bo to jest niedopuszczalne. Zostaw to, to wszystko będzie jutro. A teraz oddech i coś miłego do snu, jakiś audiobuczek, no bo wiadomo, że tak szybko się to może nie wydarzyć, ale w inną stronę uwaga. Dziękujemy. I za ostatnie pytanie ode mnie i przejdziemy do Waszych pytań. Czy Twoim zdaniem można mieć dobry dzień przez, uwaga, dłużej niż jeden dzień, jeżeli nie obcujemy z naturą? Aha, no to jest też ciekawe pytanie, bo ja uważam, że natura no, czyni cuda, że to jest podłączenie się do nas prawdziwych, do tej części nas, którą technologia odcina, którą to, co nazwałam kiedyś fake personality disorder, też odcina, bo my inwestujemy w jakieś tam wyobrażenie o sobie, w image, w ego, w to wszystko, czym my nie jesteśmy, a jak sobie staniemy przy drzewie, przytulimy się do tego drzewa, pochodzimy boso po trawie, popatrzymy na zachody słońca, tu mamy naprawdę bajeczne zachody słońca, tu stąd z tego okna nad nami widać co wieczór ocean, latarnię jest. Widać morską na Cabo da Roca i ona puszcza takie światła, aż się chce od razu stanąć i po prostu tak się gapić po słońce, bo ono zawsze zachodzi inaczej, nie? To jest niesamowite. I to jest najzdrowsze, słuchajcie, światło podczas wschodów i zachodów tak. Słońca, najzdrowsze światło. I światło regulujące, jeżeli my mamy zupełnie rozwalony ten tryb dobowy, to rytm dobowy, przepraszam, to przez 2 tygodnie, jeżeli będziemy patrzeć na wschody i zachody słońca, to on się nam naturalnie ureguluje. Proszę bardzo. No ale przyroda generalnie, Iza, prawda? No to są, to jest wszystko, no powietrze, światło. Stąpanie po piasku też, no, bo tak, jej. My jesteśmy dzisiaj wolne elektrony, naładowani właśnie przez te wszystkie telefony, telewizory, tak. Komputery, że... Jak dużo siedzicie przy kompie, to Wam polecam maty uziemiające. Jest coś takiego, to się włącza do kontaktu. Tu chodzi o wolne elektrony. Chodzi o kontakt z ziemią, no trochę taki pokręcony, pośredni, ale jak nie musicie, jak nie jesteście gdzieś tam na wysokościach, tylko macie swój dom, macie ogród, to wyjście codziennie boso, nawet na minutę, dwie do tego ogrodu, nawet po śniegu jest a teraz bardzo fajnie. I teraz jak jest
chłodniej, bo wiecie, my zawsze musimy zadbać o nasze nerki, bo nasze nerki to jest więcej niż tylko organ, to jest tam, jest ta energia, medycyna chińska bardzo dużo mówi o nerkach, zresztą ktoś tutaj coś pytał, co mi się skojarzyło z nerkami, ale to może później zauważyć. No to też para rodzicielska, mama, tata, nie? Partnerstwo. Po prostu. Jak nam nerki wysiadają, to często jest coś nie tak w relacji. I bardzo dużo się dzieje, słabe włosy, słabe zęby, to właśnie słabe nerki i tak dalej. Więc wtedy kupcie sobie olejek jałowcowy i możecie nacierać spody stóp przed wyjściem na zimną powierzchnię, nazwijmy to olejkiem jałowcowym. I to już będzie chroniło wasze nerki. I też was nie zachęcam do tego tak modnego dzisiaj morsowania, jeżeli nie jesteście przygotowani, jeżeli macie jakieś takie, jesteście niedoborowi, wychłodzeni i tak dalej. Ciepło lub ginie. Tak, to wiecie, to trzeba pomału i jak gdyby moda modą, a reszta. Przejdziemy teraz do pytań, ale Iza, zanim przejdziemy do pytań, bo oglądałam na dole twoją książkę. Czy ta książka już sprzedaż? Mówisz o antyczłowieku? Tak, o antyczłowieku. No tak, tak, kochani. Wykorzystamy chwilę na reklamę. Dzięki, Aniu. Jest, antyczłowiek już jest dawno, tak? On już jest dostępny jakby jako obiekt, jako produkt. Natomiast w tej chwili już jest ogarnięty, a wysoka, więc kochani, można bezpiecznie zamawiać, bo firma, która wcześniej grzecznościowo nam wysyłała, no nie zawsze miała od razu czas na to, więc to też fajnie, że o to spytałaś, bo wprawdzie my jutro już lecimy do Egiptu, no ale mimo wszystko jest komu. To też jest coś, co organizujesz dla innych, tak? Tak, jest to każdego roku, to jest grupa, czy tam dwa busiki, nie wiem jak to chłopaki nam zrobili, ale cały Egipt od początku do końca, czyli od Asłanu do właściwie Kairu, no tam na północ bardziej też trochę się wyprawimy, ale to już nie są te ścieżki tantryczne. My robimy sobie ścieżkę tantryczną i odwiedzamy, kochany Egipt starożytny, czyli święty. Jak ktoś wie coś o Atlantyce, wiedza, mądrość ludzkości jest w tych hieroglifach i w tych przekazach nawet chrześcijan koptyjskich, którzy no, nie są jakby tą samą grupą ludzi, którzy są muzułmanie, oni się łączą ze sobą, oni mają te przekazy, jak się wie, gdzie zapukać, ale również są uzdrowiciele, którzy mają niesamowitą wiedzę o leczniczym działaniu ziół, o działaniu olejków. Oni mają najlepsze olejki, tylko trzeba wiedzieć, gdzie trafić, bo też oczywiście są podróbki rozrzedzone i tak dalej, ale no nie będę tu ja o tym nawijać. Ja piszę na wyjazd, także... To jest jedna wielka magia, no ja już jedną nogą jestem tam. Polecam wam też za rok się zainteresować. Ja z kolei zapraszam was, te osoby, które są naprawdę zainteresowane takim popracowaniem solidnym nad swoim zdrowiem, nad swoim samopoczuciem i macie te osoby, które naprawdę chcą sprawić, żeby ten nadchodzący rok był takim lepszym, zdrowszym rokiem, w którym będziecie mieli większą szansę na realizowanie marzeń, no bo jeżeli my nie działamy, to nic nie działa. Ja organizuję z kolei w styczniu taki program Mój Najzdrowszy Rok, on będzie przez cały styczeń, od 1 stycznia już się zacznie, więc osoby zainteresowane poproszę o wiadomość i zapraszamy, ja wam przekażam więcej informacji. Ja też bardzo polecam, Ania nam robi, znaczy nam ludziom na kombo tutaj, na wczasach zawsze u nas robi diagnozę, jeżeli akurat jest, no to biorezonans też robi, ale wiem od ludzi, kochane, że bardzo im to pomaga i że wyskakujesz przed lekarzami z diagnozami, na przykład Hashimoto ostatnio, człowiek nie wiedział, że ma, a się dowiedział i to się potwierdza potem też w jakichś tam takich laboratoryjnych badaniach. Jakby ktoś był zainteresowany, w Warszawie będę pod koniec grudnia, 20 grudnia można się zapisać w Warszawie. Wracamy już do tematu i do waszych pytań, bo jest ich dużo i chcemy po prostu podpowiadać. Bardzo fajne komentarze i wszyscy się trzymają tematu. Super. Ja tu widzę naprawdę... Zdyscyplinowani odbiorcy są bardzo, dziękujemy. Nie, bo tak jest wszystkim łatwiej wtedy, prawda? Aha. Także... No tak. A tu było, a jak sypiranie, to co innego. No pęcherz moczowy, to na pewno trzeba nerki wzmocnić, ale to też tu w emocje trzeba popatrzeć, połączone bardzo często. To mogą być różne rzeczy, jakaś też bakteria może siedzieć, układ odpornościowy. Zobaczcie, nic nie jest takie, że
To tylko w medycynie akademickiej tak działa, że mamy symptom, to proszę, taka recepta, tak? Tu złożone bardzo. Tak, tu ktoś pyta, czy melatonina, czy tryptofan. No ja nie mam z tryptofanem swoich doświadczeń, ale melatonina na pewno tak, jest bezpieczna. Po prostu, tak? Bo to jest coś, co produkuje nasze własne ciało. Wiem, na co tak? chciałam odpowiedzieć, bo ktoś powiedział, że już rozumie dlaczego, nie wiem w związku z czym, ale że dłonie i stopy są prawie zawsze zimne. Aha. Zimne stopy i dłonie to na pewno wskazuje na słabą energię nerek, to na 100%, ale też tarczyca, tutaj trzeba sprawdzić profil tarczycowy, też inne rzeczy będą, ale to są takie... Ale od nerek się zaczyna, ja polecam fitolizynę. Polska, stara dobra fitolizyna, wypijesz sztukkę tej fitolizyny i ona dosłownie rozgrzewa. Ona rozgrzewa, od razu jest cieplej. Chociaż to nie musi być ciepłe wcale. Tak, znaczy, można z ciepłą wodą też, ale to nie o to chodzi. Po prostu te zioła bardzo nerkach, fajnie działają. Tak, i to może być jeden sposób, ale nerki to też jest coś takiego, co będzie wymagało kompleksowego zajęcia się. Więc to też takie do popracowania tak naprawdę. No i też można nawet tak pocierać ręce i sobie przykładać, albo nosić jedwabny szalik na tych nerkach, tak w pasie. Wieczorem termofor sobie przykładać, takie różne można robić. No trzeba z tymi nereczkami też pogadać, dlaczego one są osłabione, czemu ich energia słaba, czy mama i tata, czy moja relacja obecna, bo to też jest na tym poziomie. Bardzo. No tak, patrzymy tutaj, patrzymy, ja patrzę u siebie, zobaczymy tu jeszcze, czy są jakieś pytanka. Tu jest pytanie, witam serdecznie, od dziecka chłonęłam energię innych, co zrobić, aby przestać? Staram się być tu i teraz, ale mam wrażenie, że jestem oziębła i pomagam. To ciekawe. No po pierwsze, pomagamy, tylko zacznę od końca. Pomagamy tylko kiedy ktoś nas o tą pomoc poprosi i kiedy wyraźnie szanuje naszą energię, bo inaczej pomaganie nie jest jakimś naszym psim obowiązkiem czy misją, czy to wręcz niebezpiecznie. Ktoś ma misję pomagania, to trzeba się sobie przyjrzeć, co tu jest o tym pomaganiu, jaki to jest kawałek w ogóle. Bo pomagać to my przede wszystkim mamy obowiązek sobie, jeżeli nie zbawisz wszechświata tego tu, którym jesteś, to nikomu innemu naprawdę nie pomożesz, zapewniam, nie ma takiej opcji. Doraźnie, chwilowo, ale nietrwale i nieprawdziwie. Natomiast jeśli chodzi o to chłonięcie energii innych, to chodzi o to, żeby ten sam radar, który masz, swoją wrażliwość, ustawić do środka. Tak jakbyś obróciła anteny i skierowała je do wewnątrz. Co mówi moje ciało, kiedy jestem z tą osobą? Co mówi moje ciało w ogóle teraz? Czy moje ciało, bo to też ważny kawałek dobrego dnia, czy moje ciało mówi mi, że jestem zmęczona? Czy czuję teraz, że mam dość? Czy drażnią mnie dźwięki na przykład? To znaczy, że prawdopodobnie jesteś przemęczona i nie oceniaj siebie, nie oceniaj tego. Idź, odpocznij, wyłóż się, jak to się mówi, kopytami do góry. W tym momencie jest, kochani, takie plemię, miałam o nim właśnie wspomnieć, teraz mi się przypomniało, które ma zwyczaj i to jest jakby taka naczelna ich zasada, że jeżeli ktoś poczuje się subiektywnie, bez powodu, bez żadnych ważnych, wiecie, dodatków ideologicznych do tego zmęczony, to leży. I to jest plemię ludzi leżących, antropolodzy je tak opisali, oni najpierw nie rozumieli, o co chodzi, że wszędzie, gdzie pójdą, to na przykład tu trwa budowa domu, a tu część ludzi sobie leży. Dlaczego oni wam nie pomagają? Bo oni są zmęczeni, a my będziemy leżeć potem, kiedy my się poczujemy zmęczeni, to wtedy pewnie oni będą działać. Coś, co zupełnie zatraciliśmy. Zawsze, zatraciliśmy. My mamy poczucie obowiązku bycia ciągle na chodzie cały dzień. I bycia zmęczonym, to jest taka powód do dumy, jak się jest zmęczonym. Tak, przemęczonym, to już jest nie takie zwykłe zmęczenie. To taki właśnie sukces w życiu odnosi. Tak, tak, o nie mam czasu i jestem totalnie przemęczona i ludzie myślą, o ważna osoba, VIP. A tu właśnie chodzi o to, żeby poczuć subtelny poziom zmęczenia, delikatne i chwilę odpoczynku. 5 minut, dokładnie. To cię nie zbawi. 2 minuty, poleż, pooddychaj, porób nic i pomyśl jeszcze, jak fajnie zrobić nic. Więc to też chodzi o to, a jeżeli chodzi o innych, o takie chłonięcie energii, naprawdę wystarczy, że ta sama uwaga, ta sama wrażliwość pójdzie do ciebie, do środka. Szczere współczucie, bo to ty siebie, jesteś, prawda? Tą istotą, którą spotyka jakieś tam nadużycie energetyczne, więc do siebie. Jeżeli oni robią coś, co tobie szkodzi i to jest subiektywne, nikt ci tego nie powie obiektywnie za ciebie, to odejdź, odsuń się, wycisz się wewnętrznie.
nie słuchaj tego, co gadają, jeżeli to, co mówią, jest dla ciebie nieprzyjemne w treści, nie musisz. My nie mamy żadnego obowiązku chłonąć tego, co mówią do nas inni, czy energii, którą oni z siebie wydzielają. Możemy zawsze odejść, choćby i do ubikacji. I a propos tego też, wiecie, że bardzo trudno jest wyzdrowieć, jeżeli nie współczujemy sobie. My powinniśmy sobie szczerze współczuć, tylko nie mylić z rozczulaniem się na zasadzie biedna ja i na mnie trafiło, nie na sąsiada i tak dalej, bo to nie o to chodzi, tylko właśnie chodzi o to, tak jakbyśmy współczuli innej naszej istocie, bliskiej osobie, tak, na tej zasadzie, na zasadzie zaopiekowania się, o taką formę współczucia. Dokładnie. Tu chodzi. Dokładnie. Ktoś pytał o, a jak zmniejszyć posiłki, gdy bez jedzenia dostaje się na głowę, wręcz atak paniki, to psychika czy patogeny, może być bardzo dużo, ale przede wszystkim na pewno jest rozregulowana gospodarka cukrowa, to gwarantowane, więc tutaj trzeba się znowu kompleksowo tym zająć. Mhm. I ktoś mówił o godzinach wybudzania. No ten wspomniany, tak jak powiedziałam, każdy organ w medycynie chińskiej ma czas, kiedy ma swoją najwyższą aktywność. Na przykład właśnie wątroba między 1 a 3 rano. I jeżeli my się wybudzamy w tym czasie, to trzeba zwrócić uwagę na wątrobę. A dlaczego wtedy się wybudzamy? Najczęściej, jeżeli właśnie mamy dużo toksyn, jeżeli na przykład wypiliśmy dużo wina wieczorem, nasza wątroba przeprowadza ten proces detoksyfikacji, detoksu i ona sobie nie radzi i my się wybudzamy, bo ona wysyła alarm do innych organów o wsparcie, tak? Bo sama sobie nie radzi i to wybudza nasz organizm. Także to jest bardzo ważne, żeby właśnie zwracać uwagę, o której godzinie się wybudzamy. Jeżeli to nie chodzi o to, żeby jednej nocy się wybudzicie, to nie jest ważne, tylko jeżeli to się tak dzieje regularnie w miarę. No i dlatego też nie warto jeść wieczorami, a wątroba również może nas budzić, kiedy mamy za dużo gniewu, bo dosłownie tak jest, że ludzie gniewni, ludzie, którzy zwłaszcza tłumią swój gniew i go gdzieś tam spychają i są na przykład biernoagresywni albo tacy właśnie, że nie wyrażają tej złości, no to nie znaczy, że trzeba acting outować, czyli odreagowywać na kimś, ale pozwolić sobie nadmienić do siebie, czuję teraz frustrację, to mnie wkurzyło, ten ktoś mnie wkurzył. To jest bardzo ważne, bo jeżeli tego nie robisz, to ładujesz to w swoją wątrobę i ona też się będzie wtedy prawdopodobnie budzić wraz z jakąś treścią twojej podświadomości, która będzie ci pokazywać, że o kurde, przegapiłem, a jestem wściekły. I wątroba to jest taki super temat, to co wspomniałaś, bo zobaczcie, jak to działa. Wątroba, jeżeli będzie, no coś się będzie działo na poziomie organu, będzie wywoływała w nas uczucia frustracji i złości. Natomiast uczucia frustracji i złości będą uderzały w, to jest to, co niszczy wątrobę. Więc no właśnie, to się zapędza. Tu ktoś pyta, czy regularne pływanie, jak pływa na organizm? Bardzo fajne ćwiczenie, tylko super. Żeby się, wiecie, jak jest zima na przykład, dbajcie o to, żeby właśnie nie chodzić może na basen, jak tam będzie bardzo zimno, albo woda jakaś bardzo zimna, żeby się zbytnio nie wychładzać, bo my naprawdę powinniśmy się dopieszczać i dogrzewać raczej niż wychładzać. Myślę, że zwłaszcza kobiety, bo to tak jak jajeczko, taki mój wykładowca jeden mądry bardzo na studiach mówił, że zobaczcie, jajeczko jest otulone, jest w głębi, jest mu ciepło. Natomiast plemniki są specjalnie na zewnątrz, więc one potrzebują więcej wysiłku, chłodu, wyzwań. Także jak jesteś kobietą, to zwłaszcza rozważ to, żeby się dopieszczać, otulać moherkowym kocykiem, pić pyszną herbatkę, bo nasza psychika też jest inaczej trochę skonstruowana i my, chłopaki generalnie im dobrze robią wyzwania. Tak się czasami mówi, że facetom brakuje wojska niektórym, nie? Słuchajcie, nie ma... Coś w tym jest, naprawdę coś w tym jest. Ja nie mówię, że wojsko jest idealną instytucją, bo tam jest dużo patologii, to jakby niekoniecznie ta inicjacja jest aż taka miłosierna, jak to bywało w tych tradycyjnych kulturach, ale mimo wszystko jakaś tam inicjacja, czy też to oswojenie z tym, że właśnie facet nie jest ze śniegu i się nie stopi, powoduje, że jemu się łatwiej wierzy w siebie, jest bardziej skłonny do podejmowania wyzwań, a my kobiety nie powinnyśmy być jak mężczyźni. Feminizm nie na tym polega, że my będziemy teraz orać się i zapierdzielać na i etacie, i w domu, i wszędzie, bo my potrzebujemy naprawdę takiego dopieszczenia, dotulenia, rytuału, nawet dbania o... Poczesz swoje włosy bardzo uważnie rano, zrób sobie ładny makijaż, ubierz się, poczuj jak się chcesz ubrać, jaki kolor dzisiaj z tobą rezonuje. To naprawdę jest bardzo ważne, bo tak wyłoni się z ciebie królowa, bogini
i będziesz też miała kontakt z tą esencją swoją, esencją kobiecości. To, o czym Iza mówisz, to jest ta energia, dokładnie, jeżeli kobieta zaczyna żyć jak mężczyzna, być w tej energii męskiej, to jest dokładnie to, co wyniszcza nerki, a nie ma szansy na powodzenie ciąży, jeżeli nerki są słabe. No, na przykład. No właśnie, właśnie, właśnie. Ktoś pyta, o czym świadczą problemy z porannym wstawaniem i uczuciem zmęczenia, jak wtedy poprawić samopoczucie na początku dnia. Przede wszystkim nadnercza, tak? To już nam sugeruje, że coś jest nie tak z nadnerczami, że nie startują rano z odpowiednim poziomem. I na pewno nie pić wtedy kawy rano. Zupełnie. Bo wtedy uczysz te nadnercza, że kobiet z zewnątrz, się, one tak. się wyłączają. Także tu trzeba, trzeba przeczekać. Tak. Popracować dużo tak naprawdę, uregulować rytm dobowy, zadbać o sen, zadbać o dietę, bo właśnie takie dopalacze, nazwijmy to, tak, kawa czy węglowodany będą dodatkowo uderzały w nadnercza, zadbać o podaż tłuszczu. I to mi też przypomniało, jak powiedziałyśmy o kawie, bo ja kocham kawę, uwierzcie mi, Iza też kocha kawę. Kawę pijcie, ona ma bardzo dużo dobrych też właśnie, tak, ale oprócz tego rytuału i zapachu i wszystkiego, ale do godziny najlepiej 12 w południe. Ona po prostu przez 7 dni. Ale nie rano, od razu jak się obudzicie też, bo właśnie wtedy te nadnercza nie kopną was do życia, do aktywności. Jak już kawę pij, jak już wiesz, że się obudziłeś. Tutaj jest pytanie też o matki karmiące, bo tu chodzi o to, że no ja powiedziałam, że tak się wysypiałam, ja też karmiłam piersią i to nawet jedno z dzieci 2 lata, bo nie chciało odpuścić. I kochani, da się to zrobić, jak najbardziej da się to zrobić, bo wtedy ta jedna doba, no trudno, jest przeciągnięta na butli. To też ja odciągałam pokarm i zostawiałam butelkę i dziecko przetrzyma radę. Zresztą o moim mężu to nasz ten lekarz powiedział, że on jakby mógł, to by sam piersią karmił, bo tak po prostu był zachwycony tymi niemowlakami. Ale generalnie można, no to jakby to jest coś za coś, ale nie można z siebie robić męczennicy, na przykład właśnie karmienia, bo ja muszę. No ale Iza, w naszej kulturze w Polsce to jest modne być kobietą męczennicą. No niestety no, jest i tego tak trochę społecznie się oczekuje, że kobieta, matka to wypruje flaki, żyły wyjmie z siebie i będzie wszystkie poświęcenia dla dzieci. Jest pytanie, Iza, jak w tych czasach żyć z uśmiechem? Jak żyć z uśmiechem? No, to jest dobre pytanie. Ja myślę, żeby ten uśmiech, no my się uśmiechamy, nie? I to nie tylko teraz na live, jak się spotykamy, to się dużo śmiejemy, ale wiecie, bo to też trzeba właśnie zrobić sobie dystans do nawet tego absurdu, który się teraz odbywa na świecie, do abstrakcji, jaką jest zabijanie ekonomii, jaką są różne dziwne posunięcia polityczne i możemy też po prostu żartować, śmiać się, obyć żył w ciekawych czasach. Co my możemy kontrolować, to kontrolujemy. Tam, gdzie mamy wpływ, to robimy ten wpływ, oczywiście, zawsze i wszędzie, ale też realistycznie oceniamy, gdzie nie mamy wpływu i poniekąd można trochę się z boku przyczaić i poczekać, aż się może system sam pod własnym ciężarem zawali, pod własną głupotą. Ja tak uważam i myślę, że możemy się, i powinniśmy się śmiać z rzeczy trudnych, bo humor, dystans to jest to, co ratuje sytuację, kiedy można by było w to miejsce równie dobrze się złościć, narzekać albo wręcz bać, płakać, tak? A to nie ma co, no, nad rozlanym mlekiem się nie płacze. Jeżeli dzieją się różne dziwne rzeczy, staramy się żyć tak, żeby one nas osobiście jak najmniej dotyczyły. I ja muszę powiedzieć, że uważam, że bardzo dobrze nam się to udaje w gronie tu rodziny i przyjaciół, że tak jakby prawie, że nie dotyczą. Zupełnie. Ja tak, no też kraniec świata tutaj polecam. Tak, to też prawda, ale przy okazji radość, a wiadomo, no, uśmiechanie się, śmiech to radość, chroni serce, tak? Także to też jest bardzo ważne. Ktoś napisał o wyprowadzaniu się na spacer, to moja z kolei taka metoda, ja jak mam tak, że coś mnie bardzo zdenerwuje, to ja idę, po prostu ja mogę wtedy czasami przejść 10 kilometrów, ja idę, to uwielbiam to, kiedyś biegałam, a wiem teraz, że no zdrowsze jest to, żeby się przejść i tak się jakoś wyciszam i uspokajam, ale też słuchajcie, jeżeli my na przykład czasami no chcielibyśmy wyjść do przyrody, ale nam się nie chce, to ja też właśnie tak podchodzę do tego, jak tutaj Ewa napisała, że ja wyprowadzam się na spacer.
takich kategoriach myślę, że wyprowadź się na spacer, tak, bo jak masz psa, to musisz go wyprowadzić na spacer. On cię wyprowadza. Tak, ale no, nie masz wyjścia. Ale możesz siebie. I możesz siebie wyprowadzić na spacer. I to łatwo, bo wiecie co, bo jak my myślimy, że mamy pójść na przykład tu stąd około kilometra na plażę i wrócić pod górkę, jeszcze zejść tą luz, no, ale wrócić pod górkę, super. To nasz umysł powie, o nie, chyba nam się nie chce. Ale jak powiesz sobie tak, nie muszę wcale tam dojść, zrobię 5 kroków w jedną stronę i zobaczę, czy mi się chce iść dalej. Robisz następne 5. Następne 5, 50, w ogóle już nie myślisz o tym, że idziesz, no a potem musisz wrócić, no bo nie zostaniesz na tej Ja plaży. Jeszcze jak kiedyś biegałam, bo ja uwielbiałam biegać i nie polecam nikomu wpadać w takie coś, w taką obsesję biegania, jaką ja miałam wiele lat temu, to ja budziłam się na przykład o 6 rano i mógł padać deszcz, mogło być ciemno, a ja wiedziałam, że idę biegać. Czy mi się chciało? Nie chciało mi się, ale ja miałam przygotowane przy łóżku strój, więc ja nie, jak gdyby musiałam się o niego potknąć, żeby wstać i mówiłam do siebie, jak się ubieram, nic nie myśl. To jest to. Tak wychodzi. Ja dokładnie tak robię z jogą, żeby nie zawalać tej codziennej jogi, czyli rytuału, bo wiem, że rytuały zmieniają życie, to ja mam matę rozłożoną przy łóżku, ona tam leży i też muszę na nią wleść, jak schodzę z łóżka. Więc siłą rzeczy, jak już na niej stanęłam, to sobie zwykle mówię, to ja sobie tylko usiądę i zrobię skłon na przykład i lecimy już, potem się samo dzieje. Więc pamiętajcie, to jest metoda Kaizen. Małe kroki i trochę oszukiwanie siebie, trochę hakowanie siebie tam, gdzie wiesz, że to jest dla ciebie lepsze. Tak samo z jedzeniem. Chcesz zjeść, napada cię głód wieczorem, powiedz sobie, tak, kochanie, oczywiście, to nie tak, że my nie zjemy, my zjemy, ale jutro, jak się wyśpimy, to wtedy sobie zjemy, a na razie to sobie wypijemy fajną, ciepłą wodę. Bo my często też mylimy uczucie głodu z pragnieniem. O, właśnie. Bardzo często. Mhm. Także najpierw pijemy, a potem jemy, bo to może być pragnienie. Ktoś pyta, ile melatoniny. No, 1 mg, ale... Albo pół. Ja biorę albo, połówkę, tak, albo pół. Wystarczy. Na przykład w Portugalii się nie kupi bez recepty właśnie 1 mg, to już trzeba wtedy od lekarza mieć receptę. No, ale to warto też sprawdzić na sobie, bo jak weźmiesz za dużo melatoniny, to rano będziesz zmulony. Będziesz mieć takie uczucie rozbicia, bo jej jest za dużo. Oczywiście światło, intensywne światło ją wytrąca, ale trzeba sobie dobrze dobrać, bo my jesteśmy bardzo różni neurochemicznie. Mamy różną neurochemiczną, przepraszam, wrażliwość, więc to trzeba sobie sprawdzić. Ale znowu, zaczynamy od tego, co naturalne, a tylko tak jak Iza Wam mówiła, w ekstremalnych sytuacjach, no bierzemy tą melatoninę, a tak to regulujemy organizm, a nie bierzemy leki. Tu ktoś przywołał mojego ukochanego profesora Wetulaniego, świętej pamięci, który no też wiele mówił o sposobach na dobre zdrowie i na dobre życie od strony właśnie neurochemicznej, ale niestety zginął w wypadku, no i no, nie wykorzystał chyba całej swojej szansy na długie życie, ale byliśmy w takich, powiedzmy, no, nieco bliższych relacjach, bardzo, bardzo piękna osoba i bardzo mądra. Może to sprawdzimy? Zobaczymy, tak, zobacz tam, co jest na Instagramie, jeszcze tu popatrzę, bo tu też jest sporo. Tu ktoś pyta o dobrą markę probiotyku, to bardziej do ciebie masz, bo naprawdę to... Napiszę, bo zapomniałam. Te probiotyki to trzeba dużo, tak, żeby było, nie? Chodzi o takie, są takie probiotyki, które naprawdę gwarantują, że super zadziałają, ale nie pamiętam w tym momencie marki, ja to po prostu wpiszę tam, że proszę właśnie Związku Psychiki, że Związek Psychiki zaparć uporczywych, dieta nienaganna, ale brak wewnętrznego spokoju, zaparcia nie ustają. Słuchajcie, to ja Ci pozwolę powiedzieć o psychice, ale na pewno też sprawdzić jeszcze, czy odpowiednio dużo pijemy, czy nasza wątroba na pewno działa optymalnie, bo zaparcia to wątroba. Także możemy popróbować oczywiście. No dieta nienaganna, wiecie, nie ma takiej. Może nie być optymalna dla tej osoby. Nie? No a ty powiedz, Iza. No ja jeszcze dodam z tej jakby działki zdrowotnej błonnik. No zdecydowanie. Dużo błonnika, babka jajowata, rewelacja. No i trzeba by było popatrzeć od tej strony psychicznej, czego nie puszczam. Co ja trzymam, czego się boję puścić, bo tutaj jest lęk. Trzymam, bo się boję puścić. Dlaczego się boję puścić? Czego? Kogo?
iść w tym kierunku. No tak, najkrócej, no bo tu by trzeba było zrobić dłuższą pszczelim. Rozmowę. Teraz jest świetny czas na to, żeby zrobić sobie taką 2-miesięczną terapię pyłkiem pszczelim, tylko upewnijcie się, że kupicie sobie bio, takie ekologiczne. Pyłek pszczeli może mieć dużo patogenów, więc dobrze go po zakupie zamrozić i później rozmrozić. Wieczorem do tak 3/4 czy pół kubka chłodnej wody łyżeczkę mieszacie, rano wstajecie, dolewacie ciepłej wody i to po prostu pijecie tak gdzieś przez 2 miesiące. Niektórzy używają propolisu, ale ja już bym powiedziała, że propolis bardziej stymuluje układ odpornościowy, więc u niektórych na przykład ze schorzeniami autoimmunologicznymi może przestymulować. Pyłek jest zupełnie fajny tutaj. Mm-hmm. Ktoś wcześniej pytał o miód, jak mówiłyśmy. Tak, widziałam. Miód to też cukier oczywiście. To też cukier, ale... więc też nie w nadmiarze, ale tak, już z dwojga złego. Ale miód ma po prostu bardzo dużo właściwości. Tak, o ile się go nie zabije ciepłym. Dokładnie, znowu rozpuszczamy w ciepłej wodzie, ale nie bardzo ciepłej i tak dalej. I dobieramy miód, poczytajcie o miodach. Tak? No, manuka, tam różne. Gryczany, nasz polski gryczany jest rewelacyjny, na serce rewelacyjny. Też miód spadziowy, bardzo, ale też kupujcie ekologiczne. No dobre źródło, bo wiadomo, z miodem też. Jak pomóc sobie z niedokrwistością? Od razu odsyłam, na moim kanale jest live Czy jesteś z mocnego żelaza, jest tak zatytułowany, na YouTubie i na Facebooku i na Instagramie. Obejrzyjcie tam, jest bardzo dużo informacji, także tam. Kochani, no, dobiega nasz czas końca, również bateria w moim komputerze widzę, tak. Więc no, będziemy, żeby ładnie zakończyć, będziemy się żegnać i ja zajrzę na wasze pytania na pewno, razem zajrzymy, bo my sobie podglądamy komentarze, więc postaramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania wasze i jeżeli wam się podobają nasze wspólne live'y, to też dajcie łapkę w górę. I tematy możecie nam też podrzucać. I podrzucajcie tematy, tu ktoś podrzucał, widziałam temat, tak, także zaraz do tego wrócimy. Będziemy nagrywać na pewno częściej razem, no po co, i tak się spotykamy i tak mamy wspólne zainteresowania, różne wspólne tematy i przeloty, więc będziemy o tym mówić więcej od strony psychofizycznej. A tymczasem dziękujemy, że jesteście. Dziękujemy, że zasililiście tego live'a swoją obecnością, swoich serc, swoich umysłów i będziemy w kontakcie, tak lub inaczej. Serdecznie dziękujemy. Ja oczywiście dziękuję gościowi. Ja tak? Też dziękuję. Ja też, Aniu, dziękuję, Iza, bo ty jesteś główną inicjatorką tych spotkań. Iza organizuje warsztaty, pisze książki. Teraz dopiero wczoraj się skończył kolejny turnus neurofeedbacku i jeszcze w międzyczasie wyjeżdża do Egiptu i znajduje kotki na drodze i się nimi opiekuje i jeszcze ma czas na to, żeby robić live'y, no, kochanie, i dzielić się wiedzą, także naprawdę z wielką dziękujemy. Radością i zaszczytem i wielką przyjemnością dziękujemy z tobą zawsze. Do zobaczenia. Pa, pa, kochani, pa, pa. Cześć, zapraszam, trzymajcie się, dobrego dnia, dobrych samych dni, dbajcie o siebie, pa, pa. And. Dobra.